z tempa, co też ma potwierdzenie w historii, ponieważ na turniejach broń często tempioną właśnie, żeby się nie pozabijać. Nie stosujemy też sztychów, czyli pchnięć mieczami, no bo jak jest ostry miecz z ostrym sztychem, no to może rzeczywiście zrobić krzywdę. Dawaj, nie będziem znów! Brawować albo prać. Dobra, bo kameruję ładnie. Dobra, dobra, idź. Tak? Ale wielka to polityka, kurwa. Trzeba być wrotkiem. Ale kiedy? No, wiem. Jest strzałami. A tu jakie? Szlachetne damy i zacni mężowie, zegar właśnie i dzwon na dzwonnicy wybija dokładnie godzinę 12, tak więc czas przyszedł, aby rozpocząć 8. turniej rycerski na zamku w Czersku. A co się będzie działo, proszę Państwa? Będzie działo się bardzo wiele. Będą walki piesze, będą pokazy konne, będą turnieje łucznicze, będą kramy i będzie jarmark historyczny. A na początek kilka słów o tym, kogo my tutaj odtwarzamy, do jakiej epoki się przenosimy. Jest to, proszę Państwa, połowa wieku XIII, bardzo ciekawego okresu w historii, czasu rozbicia dzielnicowego w Polsce, wojen domowych u nas w kraju, czasu schyłku epoki wypraw krzyżowych, stąd też bardzo wielu rycerzy zakonnych, właśnie templariuszy i czas, kiedy to w naszym kraju toczyło się bardzo wiele prywatnych wojen o sukcesję do tronu. Jest to... Proszę Państwa, jest to Hufiec Krakowsko-Sandomierski. Wielkie brawa! Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo przyjęli nasze zaproszenie, że znów możemy się spotkać tutaj na dziedzińcu zamku w Czersku i przeżyć wspaniałą lekcję historii, czyli cofnąć się o 8 wieków do wieku XIII, żeby odczuć klimat właśnie jaki był na dworze księcia Konrada Mazowieckiego.
Bardzo się cieszę, bo w ten klimat wprowadzi nas kwiat polskiego i jak słyszałem również europejskiego dziedzictwa. Także myślę, że będą tu piękne walki, że będzie rżenie koni, że będzie szczęk zbroi. No i oczywiście otoczenie pięknych kobiet Białogłowy również serdecznie witamy. Jestem przekonany, że ten dzisiejszy dzień, dzień jutrzejszy spędzony w Czersku, to będzie wspaniała lekcja historii, zachęci do powrotu tutaj w ten unikatowy, wyjątkowe miejsce Mazowsza. Dzisiaj życzę dobrej zabawy, wielu wrażeń i cóż, tradycyjnie mogę powiedzieć, że 8. wielki turniej rycerski na dworze Konrada Mazowieckiego uważam za otwarty. Chwała mu! Brawo! Brawo, moi drodzy, brawo, tak. Super, super, super. Moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale ten nasz turniej otrzymał perłę Mazowsza jako najciekawsze wydarzenie kulturalne. Tutaj na Mazowszu otrzymał on perłę Mazowsza. I gdyby nie wy, gdyby nie wszyscy rekonstruktorzy, którzy do nas przyjeżdżają od tych 8 lat, gdyby nie wszyscy nasi rzemieślnicy, którzy nas odwiedzają, od 8 lat przyjeżdżają do nas tutaj, aby być w Czersku, to nigdy by się nie udało. Moi drodzy, czapki z głów dla was, drodzy rekonstruktorzy, bo to wasza zasługa tak naprawdę, że otrzymaliśmy tą perłę. Gromkie brawa dla was. Bardzo, bardzo wam dziękujemy. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia perła, jaką dostaliśmy, ale gdyby nie wy, to się nigdy, przenigdy nie udało. Jesteśmy wam wszystkim, wam rycerzom, rekonstruktorom, rzemieślnikom niezmiernie wdzięczni, że od tylu lat jesteście z nami. Bardzo, bardzo wam wszystkim dziękujemy. I co dalej? Czas chyba, żeby ta krew się polała. Nie będziemy tylko gadać o tej krwi, ale chyba zaraz zaczniemy ją przelewać. I brawa jeszcze dla Ośrodka Kultury, który nie boi się wyzwań. Jest z nami Panie Darku, jest pan z nami? Najpopularniejszą pancerzem ochronnym dla rycerza była kolczuga, czyli taka siatka upleciona z kilku tysięcy małych, stalowych kółeczek, które jeszcze były dodatkowo nitowane, żeby wytrzymywały ciosy i uderzenia. Pod spodem taki rycerz miał pikowaną przeszywanicę, czyli taki kaftan. W zasadzie większość ciała wojownika, bardzo przydatny na koniu, jeżeli jest rycerz na koniu, rycerz, który... Trochę będzie. I tutaj. Ola, chodź. Ola. Chodź, nie tam to musisz dostać. Buźkę uśmiechniętą. Nie wszyscy. Ja też uśmiechniętą. Tak, dokładnie. Chcę pan zrobić. Bom dia, bom dia. Aqui fala André Polonês do Brasil. Eu venho aqui para a Polônia. Estou 3 dias aqui na Polônia passeando. Venho para fazer bom business. Mas pela coincidência, hoje venho aqui para ver tradições. To, co mówiłem, to ja mówiłem po portugalsku, bo ja żyję już prawie 20 parę lat w Brazylii, nie? I tutaj właśnie zapraszałem po brazylijsku na ten turniej rycerski. To jest to wspaniała historia, nie?
i ja jestem bardzo zadowolony. No i chciałbym właśnie wszystkich zaprosić, żeby przyjechali tutaj właśnie na to, na ten turniej rycerski, bo to przecież jest historia nasza, no to jest coś wspaniałego. To gratuluję tutaj właśnie burmistrzowi czy organizacji, że podtrzymują to, bo to jest bardzo właśnie piękne. No, ludzie, no to musimy jakoś utrzymywać tą naszą kulturę polską. Ja kocham właśnie Polskę, po to tutaj czasami przyjeżdżam z Brazylii, nie? Księżniczka walczy z niewielką tarczą, takim puklerzem raptem, więc tutaj musi się wykazać dobrą techniką, żeby chronić się przed ciosami niziołka. A, ładne, solidne uderzenie w ramię. A księżniczka punktuje go z góry bardzo mocno. Piękne uderzenie po ramionu. I stop! Uściskali się obydwaj i czekamy na wynik starcia. Proszę Państwa, 8 do 5 punktów wygrywa Nadobna księżniczka. Szabla jest to broń, która przyszła właśnie do Polski. Bardzo nie wiem, czy to jest polska broń, ale przyszła do Polski właśnie ze wschodu. Z Mongolii, z Rusi. Była bardzo często używana właśnie przez Rusinów, przez Tatarów. I w ten oto sposób przywędrowała nasz na ziemię polskie i stała się później polską bronią. A już w XIII wieku właśnie walczono... Walczyć będzie znów Krzysztof z Komandorii Farszczany, czyli znów Templariusz, a jego przeciwnikiem będzie rycerz zwany Drzazgą. I ruszyli, proszę Państwa! Lewą, Krzysiu, lewą! Rycerz z wilkiem w tarczy kontra rycerzowi świątyni. Przeciwko rycerzowi świątyni. Lego miasto! Dawaj, Maci! Lewo, Krzysiu, lewo! Odda? Krzysiu, odpuść go! Odda! Odda! Rękawice! Do przodu! I stop! I ruszyli, proszę Państwa! O, solidne uderzenie, takie punk, takie było bardzo fajny odgłos, bardzo lubię ten odgłos. To jest to, jak któryś z rycerzy zręcznie paruje cios mieczem za pomocą hełmu. O, aż labry spadły, pozwólcie, że przechwycę. Kupią na kolanniki, co się dzieje, proszę Państwa? Kolejne solidne uderzenie w głowę. I
teraz stop! Naprawdę mocno solidna walka, teraz zobaczmy. A naprawdę znaczną przewagą zwyciężył rycerz z zakonu szpitala na Świętej Marii Panny Domojemieckiego, czyli z zakonu krzyżackiego, rycerz Eryk! Brawo dla niego! Patrzymy w boju, głowicą od miecza przeciwnikowi zerwał. Dlatego też znany był dentystą, a to jego syn, więc kultywuje grubą tradycję rodu, jest zwany dentystkiem. Tak więc, a naprzeciw niego dobre wyszkolenie techniczne. Ładne uderzenia w głowę, ładne zasłony tarczą. Ale to tak nie tyle liczba czasu, tutaj. To pokieruje to tam. Bardzo ładne uderzenie. I ruszyli. Ale jak się to była Neckar z Burka Zoo. Ona robiła na Niemcy i tak dalej. Niemcy ją kupili i zamknęli zakład, nie? Kurczę, jakie oni miody, kurczę, czaskali. Porter będzie słodszy. Co to za kasa? Pokaz konie. Przyjadą konie i ziemia na zamkowaniu pod kopytami robaków bojowych. Idziemy za mamą. Idziemy za mamą. Thank you.
Europejskiego kwiat rycerstwa światowego aż z Rosji, 2500 km przyjechali do was. Wiecie, to Grzegorzu, prosimy ciebie o to, żebyś się zaprezentował naszej drogiej publice. Moi drodzy, rycerz, który w 92 roku, w 92 roku, jak sądzę, to niektórych jeszcze na świecie nie było chyba, gdy on już wtedy śluby rycerskie składał. Od samego Jarosława ze Struczyna, kasztana Zamku Gniewskim, wtedy przyjmował pasowanie na rycerza. A nie, Max pierwszy ruszył, gość z Samary i brawa dla Maxa, punkt pierwszy z Tymonogonsu, bez trzymanki, jazda bez trzymanki, moi drodzy, ale za łatwo jest na tym torze. Ileż punktów teraz? Czyli, moi drodzy, Rosja, Polska, 5-5, remis, brawa dla nich, ale coś musimy zmienić. Patronki dla niego. Pamiętajcie, pierwszy turniej, więc brawa, kropki dla niego, jeszcze pierścień przed tobą. Jest! Pierścień wzięty! Ale bracie, ściągaj ten krew! Ale! Punkt jeden zdobyty, a drugi... A Tamary, widzę, to jest problem. Rosjanie po wszystkich zmaganiach punktu 14! Brawa dla nich! Już tak, już chyba niech nasi rycerze odłożą, lance. A chodnika? O, tam kolega tu jest. O, zamieńcie się miejscami, weź nożyczki. Nie przeleżamy. No, ale nie, na kartce niezbyt atrakcyjnie. Mogę ci jeszcze dać, no, zaproponować ci mogę panu. To same płateczki. Są? Teraz się pożegnać. Moi drodzy, brawa dla Michała. Dzień dobry, on uciekł z podsłupka, ale nie uciekł. Michale, dobra. Musisz pokręcić. Zazmiemy ci. Postawimy akcję. Powoli, powoli, powoli. O, ja przytrzymuję. Kręcimy. Moi drodzy, tam się tu stojaczki ma troszeczkę bo tam mózgu nie bardzo będzie. Proszę, to piękna. Chyba najładniejsza dzisiaj. Zobacz. Proszę. Kto następny? A jest ryser, dobrze. Dobra. A gdzie można to zrobić? Taka to jest bardzo trudna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o animację dla dzieci, tutaj obok można sobie na przykład krajki układać taką treść. Ale nie, bo krople deszczu widziałem. Dlatego tak. I'll be the Lord of the Rain.
dziękuję. Kolejny utwór to kolejny włoski taniec, tym razem jest to taniec braczek. W wolnym tłumaczeniu tytuł tego utworu brzmi Braczki. Mocno pięknie. Zaczynamy kolejne starcia. Absolutnie jestem pełen zaufania, że to dobry zawodnik.
zakon jeszcze nie raz dobrze przysłuży się temu krajowi w swojej jakże chwalebnej historii. To było pierwsze starcie, zaraz będzie starcie drugie. Na początku mamy czajenie się, ale potem raz, dwa, rusza, walka. Proszę Państwa, szczel stali, broń się, sobie, tarcze leżą. Tutaj dochodzi do lekkich zapasów w ogóle, MMA rycerskiego. Aż się dwójeczna broń pobiera, proszę Państwa. Broń się wygina, co się dzieje. I zwycięzcami tego starcia zostają prawie krzyżacy. Brawa dla zakonu doświadczenia pana Dobrojewskiego. Księdze, z Wojciechem się kontaktowałaś? No i co? I czekam. Czy po ustawie są walczący? Czy wy jesteście gotowi? Prosimy sędziów o odsunięcie walczących od pariatu. Wyszli po raz kolejny i znowu będą się ścierać. Jeszcze jeden powoli schodzą się nasi rycerze i lada moment zaczniemy naszą inscenizację. Na bezpieczną odległość, żeby nie wchodzili na pole widzenia. Nie związałam tego, nie wiem. A to jest takie coś innego. To zeskadzało się to, no? Tak. Ja tak bardzo uważałam, Vicetur momentu adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nos debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne induce nos in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Wszyscy zakonnicy zmówili cicho modlitwę pod nosem. Modlitwę, która miała dać im siłę w walce. Z drugiej zaś strony rozsierdzeni atakujący ryknęli. Bóg jest dziś po naszej stronie. Dzisiaj jest wasz koniec. Jak to bywało bardzo często w tamtych czasach, pierwsi do boju ruszyli lekko zbrojni harcownicy. Niby to przetestować siłę broniących, no bo też
najsilniejszymi siłami zdobyć zamek z marszu. Kondra Mazowiecki spojrzał, powiedział: mam dzielnych żołnierzy, jeżeli nasi lekkozbrojni są w stanie wytrzymać tak ciężkie uderzenie, w takim układzie trzeba też szykować ciężkozbrojnych rycerzy, bo zaraz uderzy na nas ich pancerna pięść stworzona z rycerzy świeckich, z rycerzy zwerbowanych na wschodzie, na Rusi oraz Tatarów, którzy znali byli i wręcz w kronikach opisywani byli jako ci, którzy zapisują się na kartach historii ze względu na swoje okrucieństwo i brak litości na pokonanych. Konrad Mazowiecki powiedział: teraz szykujcie się, teraz nadejdzie właściwy atak. Mścisław wysłał do boju ciężko zbrojną piechotę. Naprzód ryknął. W tym starciu nie będzie litości. Dał się słyszeć ryk tysięcy zachwytniętych gardeł, kiedy ruszyli na siebie do boju, i wtedy dał się słyszeć szczęk stali, huk tarcz, szczęk mieczy. Nie jedyne słychać było szczęk stali i ryki umierających, krzyki umierających ludzi, z których nie jeden wiedział, że w dzisiejszej nocy ta bitwa będzie jego ostatnią. Mścisław w tym okrucieństwie polecił łucznikom strzelać do tłumu walczących. Krzyknął: ale przecież te strzały będą raziły naszych ludzi. Tak, powiedział, ale najważniejsze, że będą raziły tamtych. Nie oszczędzać, strzelać. Nie był rozstrzygnięty. Konrad Mazowiecki polecił wycofać swoich ludzi, przegrupować szyki i być gotowym na kolejne starcie. Kolejne starcie, które tym razem też mogą być decyzyjne. Jeszcze przez chwilę trzeba było opatrzyć radnych, poprawić hełmy i złapać chwilę oddechu w momencie, kiedy dym i piach wzbijany spod nóg walczących zaczął już dusić pod zamkniętymi hełmami. Jako że lekko zbrojni przegrupowali szyki i odpoczęli, Mścisław powiedział: jesteście gotowi zginąć za mnie dzisiaj! Wszyscy ryknęli: tak! A zatem ruszajcie naprzód, ruszajcie po glorię i chwałę, ruszajcie po zamek, dzisiaj zamek będzie nasz! Naprzeciw niego stanęli lekko zbrojni Konrada Mazowieckiego, którzy powiedzieli: to, co mówicie, to są wasze marzenia, zamek będzie tu stał i będzie nasz, będzie zawsze nasz, nigdy go nie oddamy, bo nie zginąć niż go oddać. Jeszcze raz ciężko zbrojnych do ataku. Pokażmy wyższość rycerstwa zakonnego nad rycerzem świeckim. Ruszyli naprzód. Wiedzieli, że ta walka będzie walką o ziemię, walką o honor, walką o to, żeby rycerze zakonni, których Konrad Mazowiecki ściągnął, żeby panowali nad tymi ziemiami, muszą się wykazać, muszą udowodnić, że warci są tego, żeby otrzymać tutaj hołd. Było tylko słychać oddechy, okrzyki bojowe, jęki umierających i zawołania bitewne poszczególnych rycerzy, którzy próbowali odnaleźć się w bitewnym zgiełku i rozpoznać, który z nich jest swój, który z nich to był. Ciężkie hełmy powoli poczynały dusić, ciężkie kolczugi zaczynały ciążyć. Rany odniesione zaczęły dotkliwie boleć, ale wiedzieli jedni i drudzy, że z tej walki odwrotu nie będzie. W ostatnim momencie Konrad Mazowiecki polecił wycofać wszystkich swoich ludzi i Mścisław w tym momencie zaczął podejrzewać, czy Konrad chce się poddać, czy Konrad chce być może negocjować warunki. Stanął więc i spojrzał Konradowi prosto w oczy i krzyknął: masz dość! Jednakże dowodzący
kupcem zachodnim Konrada Mazowieckiego spojrzeli, tylko ryknął Mścisław jeszcze raz. Czy chcecie, żebym wszedł tu jako wasz książę, czy jako wasz zdobywca? Konrad uśmiechnął się pod nosem i powiedział: w takim razie wejdę tu jako wasz zdobywca, ale tej nocy nie przeżyjecie. Polecił jednym i drugim, zarówno lekko zbrojnym, jak i ciężko zbrojnym, zewrzeć szyki w jedno decydujące uderzenie. Konrad Mazowiecki wiedział, że ta obrona, to starcie będzie tym starciem ostatecznym, które raz na zawsze przyprezentuje los Czerska. Czy zostanie w rękach księcia, prawowitego księcia Piastowskiego, który tą ziemią włada, czy też wpadnie w ręce uzurpatorów. Powiedział: ktokolwiek żyw, kto jeszcze jest w stanie utrzymać broń, kto jest w stanie utrzymać miecz, kto jeszcze stoi na nogach, za mną. To starcie jest ostateczne. To starcie jest o wszystko. O życie, o honor, o ziemię, o ten zamek, który do nas należy i który prawowicie do nas należeć powinien. Jeśliście gotowi, stańcie za mną, walczcie za mnie. Stańcie murem i ruszajcie do ataku. To starcie będzie starciem ostatecznym. Naprzód ryknął Mścisław i ruszyli na siebie. Rycerze Konrada walczyli w uniesieniu, walczyli w zasobiecaniu. Wiedzieli, że tej nocy z powrotem do domu wrócić może tylko jeden. Po raz kolejny rycerstwo zakonne udowodniało, że to, co się o nich mówiło, że są dumą i chwałą europejskiego rycerstwa, że są najlepszymi wojownikami, jakich Europa Łacińska nosiła. Po raz kolejny udowodnili to dobrze i udowodnili, że są lojalnymi poddanymi Konrada Mazowieckiego. Odpierają co raz na zawsze atak. Widząc, że jeszcze lekko zbrojni walczą, ciężko zbrojni rycerze zakonni zwarli swe szyki i ruszyli, aby raz na zawsze zakończyć Tyrkocy. Lekko zbrojne rycerstwo, widząc ciężko zbrojnych doborowe jednostki bojowe, miało bardzo niewielką szansę zwycięstwa. Oni wiedzieli, że w zasadzie walczą o to w tej chwili, żeby paść, ale z honorem, nie poddać się. Walczyć tak, jak opisuje się ich w kronikach, tak jak głoszą to legendy, i że są godni miana bycia rycerzami zakonnymi i godni miana bycia poddanymi Konrada Mazowieckiego. Tej nocy zamek w Czersku został obroniony po raz kolejny. Po raz kolejny Konrad Mazowiecki udowodnił, że jest prawowitym władcą tej ziemi, że jest prawowitym właścicielem tego zamku, że nikt z ludzi, którzy są uznani, nie jest zdolny tej ziemi odebrać. Tej nocy było co świętować. Był powód, na którego warto było zasiąść do uczty. Konrad Mazowiecki rzekł: dziś jest wielki dzień. Dziś jest wielki dzień, który sprawia, że jestem dumny, że mam takich poddanych. Jestem dumny z tego, że tak znamienici rycerze potykają się w moim imieniu. Dziś wydaję na waszą cześć ucztę. Ale tutaj dochodzą mnie słuchy jakieś, że tutaj Mścisław mówi, że absolutnie nie chce się wycofać, że jeszcze chce jednego starcia. Jeżeli za te wojska Konrada Mazowieckiego chcą jeszcze jednego starcia, to są jak najbardziej zaproszeni, żeby wziąć w nim udział. Jeżeli wszyscy chcą zetrzeć się po raz kolejny, po raz ostatni, bardzo serdecznie ich zapraszamy. Zatem Mścisław polerwał swoje wojsko do boju po raz ostatni, po raz kolejny. I ruszyli wszyscy jeszcze raz, tym razem rycząc zapamiętale, ruszając na siebie, zrażąc się niczym turnotę. Bez czajenia się, nawet nie próbowano trzymać szyków, ruszono cichym okrzykiem bitewnym do boju po raz kolejny, po raz ostatni. Proszę Państwa, w takim szczęku oręża, w takim szczęku stali, tak tworzyła się historia.
Tak tworzyła się historia księstw i królestw. Tak tworzyła się historia naszego kraju. Główce zakonne dzielnie odparły ataki nieprzyjaciela. Bardzo serdecznie dziękujemy wam za przyjście tu, za oglądanie nas dzisiaj, za to, że chcieliście zobaczyć naszą inscenizację. Dziękujemy wszystkim rycerzom, grupom rekonstrukcyjnym, którzy tutaj przelewali swoim podnoszeniem.